Witam Cię serdecznie, Jacek Oskiera z tej strony. I dzisiaj chciałbym z Tobą chwilę pogadać na temat możliwości uruchomienia własnego, takiego standardowego, tradycyjnego biznesu, ewentualnie rozważenia możliwości właśnie rozwijania biznesu online. To, co ja od jakiegoś czasu robię i co rzeczywiście ma przed sobą, myślę, bardzo dużą przyszłość i daje bardzo duże możliwości rozwoju. Dlatego chciałbym troszeczkę porównać te dwie rzeczy, tak żeby zobrazować Tobie, jak to wygląda w moich oczach i dlaczego ja uważam, że to ma sens po prostu, tak? Oczywiście też nie chodzi o to, żeby Ciebie w jakiś sposób odciągać od stacjonarnego biznesu, od tego, co być może od jakiegoś czasu już sobie planujesz, i jest to Twoją taką pasją, żeby rzeczywiście uruchomić własny biznes. Masz na to fajny pomysł, który według Ciebie wypali. Widzisz się w tym po prostu, tak, i chcesz to robić. Jest to jak najbardziej okej. I tutaj idź swoją drogą. Natomiast jeśli dzisiaj jesteś w sytuacji takiej, że myślisz nad różnymi możliwościami, zastanawiasz się, co zrobić, dlatego że dostrzegasz to, że praca na etacie nie daje takich możliwości wzrostu, rozwoju, awansu, jednocześnie, żeby to szło w parze, nie wiem, z pewną taką wolnością, również jeśli chodzi o czas, tak? Bo nie tylko pieniądze są ważne. Czas jest równie ważnym, jak nieważniejszym elementem. Dlatego, że bardzo wiele znam osób, które mają własny biznes, zarabiają fajne pieniądze, ale niestety brakuje im czasu. I oni po pewnym czasie są bardzo mocno sfrustrowani tą sytuacją. Są wypaleni, są zestresowani, nie chcą dalej tego, myślą, jak teraz to zrobić, żeby się tego biznesu pozbyć, bo z jednej strony szkoda, bo włożyli w to ileś lat swojego zaangażowania, czasu, pracy i przynosią jednak jakieś pieniądze, a z drugiej strony nie mają siły już po prostu dalej tak funkcjonować. Więc chciałbym Ci przedstawić pewną alternatywę. Czy z tego skorzystasz, czy nie, to już jest jakby sprawa drugorzędna. Być może to Ci się spodoba i będziemy za jakiś czas pracować razem. Natomiast myślę, że warto przynajmniej o tym wiedzieć. Co chciałbym Ci w takim razie pokazać? Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę tradycyjny biznes, ja to napiszę tak w skrócie, TB, tak? Tradycyjny biznes, to wiadomo, że nie obędzie się bez jakiejś inwestycji na start. I to zwykle niemałej. Umówmy się, że żeby wystartować w tego typu biznesie, powiedzmy, że na dzień dobry, od 20 tysięcy wzwyż, tutaj nie wiem, do 500 tysięcy, powiedzmy, aczkolwiek są oczywiście biznesy, które wymagają większego zaangażowania finansowego na początek, tak? Ale załóżmy, że te 20 tysięcy jest taką kwotą minimalną, tak? Aczkolwiek jeśli chodzi o biznesy typu różnego rodzaju jakieś, nie wiem, sklepy czy usługowe jakieś firmy, to może być więcej, jeśli chodzi też o wyposażenie tego sklepu i tak dalej. A nie mówiąc już o firmach produkcyjnych, gdzie niezbędne są jakieś maszyny, wyposażenie, tak, jakieś hale i tak dalej. W związku z tym tu wtedy już rozmawiamy o kwotach zwykle od 100 tysięcy wzwyż. Natomiast powiedzmy, że od tych 20 tysięcy mniej więcej można zacząć. Gdyby tak pewnie uśrednić jakoś te wszystkie firmy, które startują gdzieś tam na rynku w skali roku, to myślę, że to gdzieś około 40-50 tysięcy złotych, tak gdzieś pewnie by się mogło wahać, jeśli chodzi o start. I teraz startujesz z takimi pieniędzmi. Zakładam, że nie brałeś kredytu z banku, że masz te pieniądze na start. Czy masz gwarancję, że to Ci wyjdzie? 100%? Absolutnie nie, prawda? Dlaczego to mówię? Dlatego, że często mnie ludzie pytają o to, jak dowiadują się, co robię i zapoznają się z pewnym planem wynagrodzeń, z możliwościami. Jacek, a czy Ty dasz mi 100% gwarancji, że ja będę zarabiał takie pieniądze? Nie dam. Czy Tobie ktoś daje 100% gwarancji, jak Ty uruchamiasz swoje środki, jakieś oszczędności życia i masz jakiś pomysł i startujesz w biznesie? Nie. Wierzysz w to, że to się uda. Wierzysz w to, że to wyjdzie. Że jak poświęcisz swój czas, dasz zaangażowanie, dasz swoją wiedzę, umiejętności, swoją pasję,
to, że ten biznes wypali. Inaczej byś nie startował. A więc też nikt nie da ci 100% gwarancji. No, przykładem są te firmy, które co roku się zamykają. Niestety, bardzo dużo firm się otwiera, bardzo dużo firm nie przeżywa pierwszego roku działalności. Po prostu koszty ich zjadają. Tak to niestety jest. Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o zwrot tej inwestycji? No, jeśli inwestujesz pieniądze, powiedzmy rzędu te 40-50 tysięcy złotych i przykładowo udaje ci się od samego startu jakoś no już wypracowywać zyski, no to też nie jest takie oczywiste, tak? Ale powiedzmy, że na czysto, po odliczeniu twoich kosztów i tak dalej, no zostaje ci 5 tysięcy złotych, tak? Już właśnie na czysto, tak? Dla ciebie, do kieszeni. No to jeśli zainwestowałeś 50 tysięcy, to przez 10 miesięcy tak naprawdę ty odrabiasz ten wkład, który włożyłeś, zanim zaczniesz tak rzeczywiście zarabiać pieniądze, tak? Kiedy zaczniesz wychodzić na swoje. A więc ten zwrot z inwestycji, no myślę, że możemy śmiało przyjąć, że to będzie trwało około roku czasu. Jak wcześniej? Super. Ale zwykle to jest rok, czy nawet dłużej, szczególnie jeśli też mówimy o biznesach, które wymagają większej inwestycji. Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o twój czas poświęcany na ten biznes? Czy dasz radę robić ten biznes tak, jakbyś pracował na etacie standardowo, a więc 8 godzin dziennie? Czy masz szansę zaistnieć na rynku, uruchamiając własną firmę i pracując w niej tylko 8 godzin dziennie? Moim zdaniem nie. Zdaniem wielu ludzi, którzy prowadzą własne firmy, jest to też niemożliwe. Może za jakiś czas. Na początku na pewno nie. Znam ludzi, którzy około 14 godzin dziennie spędzają w swojej firmie. I to czasem jest mało. Przychodzą do domu i jeszcze muszą coś zrobić, muszą coś poprawić, muszą coś analizować, muszą gdzieś zadzwonić. A więc praktycznie rzecz biorąc, oprócz tego czasu, kiedy śpisz, jesteś cały czas we własnej firmie. To dobrze czy źle? Ja z tym nie dyskutuję. Natomiast fakt jest taki, że tego czasu poświęcanego na własną firmę musisz mieć naprawdę, no, maks. Maksymalnie dużo. I to, co niestety trwa przez dosyć długi okres czasu, zanim będziesz w stanie zatrudnić osoby, które no, niejako wyręczą cię w pewnych obowiązkach, tak? Będziesz mógł oddelegować im pewne zadania, bo będziesz pewny, że oni tego dopilnują, no to pewnie minie jakiś czas, ale do tego czasu te 10 do 14 godzin każdego dnia, dzień w dzień będziesz poświęcał na rozwój swojej firmy. I trzeba to po prostu przyjąć jako pewnik. Jak z wakacjami? No, teoretycznie twoja firma możesz jechać na wakacje, kiedy chcesz. Ale czy na pewno? No, według mnie nie do końca, tak? Dlatego, że wielu właścicieli firm zaczyna zarabiać pieniądze, okej, jeżdżą na fajne wakacje, odwiedzają fajne miejsca, ale jeżdżą na ile? 7-14 dni. Raczej nie więcej. Zwykle 7-10 dni. Dlaczego? Dlatego, że jak już są dłużej, to już tak czują, jak ich trochę stopy swędzą, jak im się grunt pali pod nogami. Już chcą wracać, bo już myśli, a co tam w firmie, a czy na pewno tam wszystko jest dobrze, czy wszystko jest dopilnowane, czy jak wrócę, to się nie okaże, że straciłem jednego czy dwóch dobrych klientów, bo coś tam nie zagrało, bo czegoś nie dopilnowali. A więc niestety w praktyce bardzo często jest tak, że na przykład no, jeździ, nie wiem, jeśli jesteś facetem, to jeździ twoja żona z dziećmi, a ty jedziesz z nimi gdzieś na kilka dni, oni zostają, a ty wracasz. Dlatego, bo musisz pilnować firmy. No, tak to jest. Rzadko który właściciel firmy jest w stanie, nie wiem, spędzić pół roku poza firmą na wakacjach. Po prostu nie ma szans. Nie ma szans. Nawet jak to jest już dobrze prosperująca firma.
Okej. Jaka jest alternatywa w takim razie? Przejdźmy sobie na drugą stronę. Nie wiem, czy będzie widać, no. Wezmę inny mazaczek. Alternatywą jest MLM, multilevel marketing, ale robione online. To, co mnie bardzo odpowiada. MLM, prawdopodobnie zetknąłeś się z tym. W Polsce od końcówki lat 80., początku lat 90. funkcjonuje. A, psy na tym wieszali i tak dalej. Być może ty też masz mieszane uczucia co do tego, albo wręcz wyrobioną swoją opinię, ale według mnie to po prostu, jeśli tak jest, to są pewne stereotypy, które gdzieś tam w tobie się utwierdziły. Natomiast prawda jest taka, że MLM daje niesamowite możliwości, jeśli prawidłowo rozwijasz i budujesz ten biznes i zrozumiesz, na czym to tak naprawdę polega. I MLM dzisiaj, a ten MLM 20 lat temu, to zupełnie dwa różne światy. Dzisiaj praktycznie nikt nie biega z torbami, z produktami, gdzieś tam, żeby je sprzedawać i tak dalej. Bardzo mało już firm, a na pewno nie te właśnie online'owe, które mnie interesują, zajmują się też sprzedażą tych swoich produktów poprzez jakieś prezentacje po domach i tak dalej. Ludzie się tego boją, ja się wcale nie dziwię. Ja też nie chciałbym robić prezentacji po domach, ja też nie chciałbym gdzieś biegać z produktami, tak, żeby coś sprzedać, żeby mieć jakąś marżę. Ale w MLM online, MLM-ie XXI wieku absolutnie nie o to chodzi. Absolutnie nie musisz robić takich rzeczy, ale możesz rozwijać swój biznes poprzez budowanie sieci konsumenckiej. To jest tak, jakbyś zaproponował komuś, jak prowadzisz własny biznes stacjonarny, jakbyś zaproponował swojemu przyjacielowi, że słuchaj, ja ci zapłacę za każdy zakup jakiejś osoby, którą ty przyprowadzisz do mojego sklepu. Jeśli on kupi coś za 100 zł, ty dostajesz ode mnie 30 zł. Jeśli ten znajomy zacząłby polecać twój biznes i ludzie z jego polecenia przychodziliby do twojego sklepu, ten znajomy by zaczął zarabiać być może całkiem fajne pieniądze. Musiałbyś mieć oczywiście odpowiednio stworzony system rozliczeń, żebyś mógł to pilotować, tak? Że to akurat jest ktoś z polecenia twojego znajomego. Ale to wszystko jest możliwe. Są systemy, które właśnie nad tym panują i to wszystko dzieje się internetowo. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że my nie polecamy sklepu tradycyjnego, firmy, która funkcjonuje w sposób tradycyjny, ale polecamy firmę, która stworzyła swój taki ogromny sklep online, gdzie tylko przez ten sklep online internetowo można kupić produkt. I my ten sklep online możemy polecać. I firma wie, kto jest z naszego polecenia, kto jest jako nasz partner i zrobił zakupy. I jeśli zrobił te zakupy, my zarabiamy pieniądze. Ale to jest tylko czubek góry, tak? To jest taki wierzchołek tych możliwości, które MLM online daje. Dlatego, że oprócz, tak jak w moim przypadku i tutaj w mojej współpracy z firmą, to jest 25% takiej pierwszej marży za zakup kogoś z mojego polecenia w tym sklepie, więc kupi coś za 100 zł, 25 zł trafia do mnie. A ten człowiek gdzieś tylko mój link partnerski znalazł w internecie, wszedł do sklepu, coś mu się spodobało i kupił. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Zobacz już tutaj, jaka jest siła. Ale co się dzieje dalej? Jeśli ja zaczynam budować taką sieć konsumentów, tak, wokół siebie, a więc rozsiewam informacje, że coś robię, że są pewne możliwości i część ludzi, do których ta informacja dociera, zainteresują się i mówią, wiesz co, mi się to podoba, ja chcę to robić. To oni stają się nie tylko takimi klientami, którzy mogą kupować i mogą kupować taniej, bo ja mam na dzień dobry taniej o 25%, a jak sprzedam za 100, to jest ta marża, ale firma wypłaca mnie też dodatkowe bonusy. Nie tylko za to, że oni zaczynają kupować w tej firmie, ale też za to,
że buduje się właśnie tutaj taka sieć konsumentów. Dlatego, że jak oni dalej to zaczną rozprzestrzeniać, to zauważ, co się dzieje. No, powstaje po prostu jakaś duża grupa ludzi, pewna społeczność ludzi, którzy korzystają z tych produktów, tak, w tej firmie, zaczynają kupować i tu się tworzy obrót. I ty, jako osoba, od której tutaj gdzieś to się wszystko zaczęło, masz płacony procent od tego obrotu. I wierz mi, to mogą być za jakiś czas ogromne pieniądze, dlatego że nie ma tutaj ograniczenia w dół. To mogą być za jakiś czas setki czy tysiące ludzi nieograniczeni do rynku lokalnego. Ludzie w Polsce, ludzie w całej Europie, ludzie na całym świecie. Firma, z którą współpracuję, jest w 56 krajach na świecie. Wiesz, jakie to daje możliwości rozwoju? Olbrzymie. Jak wygląda sprawa zaistnienia w takim biznesie? Otóż potrzebujesz na start nie 20, nie 50 tysięcy, czy 100, czy więcej. Potrzebujesz na start od 1000 do 5000 złotych, mniej więcej. Tyle będzie Cię kosztował start, uruchomienie własnego biznesu. Symboliczne pieniądze w porównaniu z tradycyjnym biznesem, a możliwości, jak nie takie same, to dużo większe. Co dalej? Jeśli chodzi o czas, który poświęcasz na pracę, oczywiście, jeśli nie pracujesz, a zaczniesz to robić właśnie tak jak własny biznes, a nie masz innego zajęcia, no to na początek polecałbym poświęcać też tego czasu jak najwięcej, tak? A więc też powiedzmy około 6-8 godzin, tak jakbyś pracował na etacie, warto by było tutaj zaangażować. Ale zobacz, to też jest 6-8, nie 12, nie 14, 6-8 godzin. Jeśli masz na to czas, możesz sobie pozwolić. Wiele osób, które zaczynają dzisiaj z nami współpracę i myślą o rozwoju własnego biznesu, gdzieś pracują. W związku z tym te osoby nie poświęcają, bo nie są w stanie 6-8 godzin. Ale te osoby mogą zacząć i poświęcają, powiedzmy, 2-3 godziny tylko dziennie w rozwój swojego biznesu ponad tym, co robią. Poza tym, co robią, co im dzisiaj daje pieniądze. I to już też jest czas wystarczający do tego, żeby rozwijać z sukcesami tego typu biznes online. Nigdzie nie musisz jeździć, nie tracisz czasu na dojazdy, bo to nie jest jakaś twoja druga praca. Jesteś w domu, wystarczy, że masz laptopa, wystarczy, że masz połączenie z internetem, możesz budować ten biznes. Buduje się go bardzo prosto w oparciu o relacje w mediach społecznościowych, między innymi na Facebooku. Proste czynności, które wykonuje się każdego dnia. A więc zobacz, 2-3 godziny jest to wystarczający czas na rozwój swojego biznesu. Przy inwestycji od 1000 do 5000 zł. Tylko minimalne koszty. Co dalej? No dalej jest to, że tak jak ty w tradycyjnym biznesie masz comiesięczne koszty stałe i to często na bardzo wysokim poziomie. Przykładowo ZUS ponad 1000 zł. Jeśli wynajmujesz jakiś lokal na sklep czy na punkt usługowy, od 1500 gdzieś do 5000 zł pewnie płacisz. To już jest, zobacz, tylko ten sklep i ZUS to jest już 2 czy 6 tysięcy złotych stałych kosztów. Jeśli masz pracownika, dochodzi ci drugie tyle, już jest koło dychy stałych kosztów, miesiąc w miesiąc. Czy zarabiasz, czy nie, nikt ciebie nie pyta. Masz fakturę, musisz zapłacić. Tutaj twój stały koszt to będzie tylko taki normalny, naturalny element, że jesteś częścią systemu i korzystasz z produktu, w związku z tym, żeby tworzył się obrót co miesiąc stały i żeby ta struktura mogła zarabiać, bo pieniądze się nie biorą znikąd, to kupujesz i korzystasz też z tych produktów. Ale to są pieniądze rzędu 400-500 zł na miesiąc. Nie 10 tysięcy. 400-500 zł na miesiąc stałego kosztu. Nic więcej.
Nic więcej. Ja więc no, zobacz, co tu dalej się może stać. Otóż, jeśli wejdziesz właśnie do takiego biznesu i zaangażujesz chociaż dwie osoby, z którymi się podzielisz taką informacją i one zrobią to samo, co ty, to praktycznie rzecz biorąc, twój koszt wejścia, te kilka tysięcy złotych, już się zwraca. To może być nawet w tym samym dniu, kiedy ty się tu zaangażujesz. To może być w tym samym tygodniu, kiedy ty się tu zaangażujesz. Bo tylko dwie osoby dają ci praktycznie zwrot już kosztu wejścia. Ile zwracać się, czy zwracać by ci się miała inwestycja we własny biznes? Około roku. Tu możesz to zrobić nawet tego samego dnia. Jest różnica? Dla mnie jest. Jeśli chodzi o możliwości, powiem ci w ten sposób. Zaczęliśmy ten biznes w Polsce przed Wielkanocą. Więc minęło ile? Miesiąc z małym haczykiem. I wiesz, ile nasza struktura, nasz zespół już wygenerował nie obrotu, ale tych prowizji, które zostały już wypłacone dla partnerów. $100,000 przez miesiąc czasu z małym haczykiem, powiedzmy 5 tygodni. $100,000 dla partnerów, którzy przed Wielkanocą, po Wielkanocy, między Wielkanocą a majówką, zobacz też jaki to był okres. Ludzie na grillach, na wyjazdach, na majówkach, a mimo wszystko znaleźliśmy zainteresowane osoby wejściem do takiego biznesu, zaangażowaniem swoich pieniędzy i zaczęli zarabiać pieniądze. I wygenerowaliśmy już prowizji ponad $100,000 tylko w pierwszym miesiącu. Wyobrażasz sobie potencjał rozwoju tego biznesu dalej? A jest nas zaledwie garstka. Około 300 osób na dzień dzisiejszy. Zaczynamy dopiero tu w Polsce. Możesz do nas dołączyć. Możesz rozwijać też swój biznes razem z nami. Minimalne koszty własne, minimalne zaangażowanie czasowe, minimalne koszty utrzymania biznesu miesięcznie, ogromne możliwości zarobkowe. Najlepsi w naszym teamie, w Power Team, już zarobili między 20 a 40 tysięcy złotych w tym czasie. Na miesiąc. Pierwszy miesiąc dopiero. Potencjał jest olbrzymi. Nie wiem, czy wiesz, ale to właśnie z takich biznesów MLM-owych w ostatnich 20 latach najwięcej milionerów dolarowych właśnie się pojawiło. W wieku między 30 a 50 lat. Bardzo często młodzi ludzie, którzy normalnie by musieli pracować do emerytury przez 40 lat. Popracowali 2-3 lata, są milionerami. Czy ty będziesz? Nie wiem. Ja ci tego nie zagwarantuję. Ale takie są możliwości. Zastanów się, czy to, co dzisiaj robisz, czy to, co chcesz robić, daje ci możliwości takie, żebyś zarabiał chociażby za 2 czy 3 lata 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych miesięcznie. Ten biznes takie możliwości daje. Czy każdy będzie zarabiał? Nie. Tak jak w tradycyjnym biznesie. Wielu w tradycyjnym biznesie pada, tylko problem polega na tym, że bardzo często popadają też w ogromne długi, tarapaty finansowe, bo zaangażowali całą oszczędność życia. Tu takiego ryzyka nie masz. Angażujesz minimalne pieniądze, angażujesz swój czas, ale też, można powiedzieć, w niedużym zakresie, a możliwości masz ogromne. Także myślę, że to tą pogadanką, tym, co ci pokazałem, dałem ci trochę do myślenia. Oczywiście ja za ciebie nie zdecyduję, ale myślę, że masz o czym myśleć. Także życzę tobie miłego dnia. Zastanów się, co chcesz robić w życiu. Zastanów się, gdzie chcesz dojść. Jeśli widzisz w tym potencjał, jeśli chciałbyś rozwijać razem z nami, razem ze mną ten biznes,
po prostu się do mnie odezwij. Pogadamy, wyślę ci szczegółowe informacje, zapoznasz się z tym i zostaniemy partnerami w biznesie. Trzymaj się, pozdrawiam cię gorąco. Jacek Oskiera, cześć.